Witam wszystkich. Dzisiaj będzie pierwsza część na temat filmiku, na temat w ogóle zakupu z Allegro lokalnie we Wrocławiu. U mnie kupiłem 4 dyski SSD, 120 chyba tam, czy tam 128 giga za 60 zł. Także powiem wam, że będzie co diagnozować 4 dyski. Jeszcze raz się powtórzę. No i będzie rozkmina. Co najczęściej pada w dyskach? Czy jakiś kontroler, czy po prostu są uszkodzone mechanicznie gdzieś tutaj te gniazda, SATA. Być może od czegoś innego został uszkodzony. Czy posiadają na przykład dyski SSD jakiegoś swapa tak zwanego, że można je wymieniać podczas gdy są włożone i działają. No będzie na pewno rozkmina 4 dyski. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Będę starał się wam to pokazywać. Dzisiaj, tak jak mówię, pierwsza część z filmiku będzie rozpakowanie tego. Jeszcze jest w kartoniku, także przełączam się na kamerkę główną. W takim opakowaniu je dostałem. I otwieramy paczuszkę. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Tak jest. Są raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Przepraszam, pięć dysków. Pięć dysków za 60 zł. Także myślę, że naprawdę się opłacało. Jestem ciekawy, czy w ogóle jakiegoś, chociaż jednego, żeby mi się udało uratować. To by było już fajnie. Ja sobie je wyciągnę tutaj na zewnątrz, te dyski. Pudełko sobie położę na bok. Powiem wam tak, pierwszy dysk SSD. Jest oznaczony jakoś tak. W ten sposób. Z drugiej strony jest napis Hypertech. Made in China. Tak to wygląda. Pierwszy dysk. Drugi dysk też jest Hypertecha. Z drugiej strony mamy coś takiego. Jest drugi dysk, który tego sobie zostawimy na koniec. Trzeci dysk. Także Hypertecha. Jestem ciekawy, na jakich to jest tutaj kontrolerach te dyski są. Bo załóżmy na przykład, że padł kontroler w tych dyskach, nie? Mamy trzy dyski Hypertecha. Czwarty to jest Sandiska. Z tego co wiem, to Sandiski to jest dobra firma. Już dosyć długo robi pamięci do komputerów. SanDisk X400. Coś takiego. I ciekawe co w nim jest też uszkodzonego, że nie działa. Bo na przykład jeżeli się tak zastanowię, jeszcze zobaczmy sobie piąty dysk, to jest w ogóle jak... Nawet bym nie pomyślał, że to jest dysk SSD, jeżeli by tak gdzieś tak o sobie to leżało. Taka dziwna obudowa. Ale zobaczmy sobie, co pisze z drugiej strony. Made in Taiwan 2016, czyli upłynęło już 4 lata od produkcji tego dysku. Solid State. I tu jakiś numer. Model LCH128VS. Aha, to jest ten, co on tam opisywał, że to jest Lighton niby, tak? Także mamy 5 dysków za 60 zł. I powiem wam, że teraz jeszcze się przełączę tylko na widok z mikroskopu. Zobaczymy sobie troszeczkę bliżej te dyski. Tutaj jeszcze będę musiał sobie przełączyć na kamerkę inną. Na Microsofta. Dobra. Regulujemy sobie. Telefon mogę w zasadzie odłożyć sobie gdzieś na bok, lepsze oświetlenie dać trochę. Więc tak, bierzemy pierwszy dysk ten w takim dziwnym opakowaniu i przejrzymy sobie tak z grubsza, jak on wygląda pod mikroskopem. Made in Taiwan. Ok, niech będzie tak. Made in Taiwan. Model LCH 12.
128 V2S, myślnik 11, zasilanie 5 V, 1,5 A, sporo. Solid State Drive. No i oczywiście tu są jakieś informacje. Zobaczmy sobie, jak wygląda złącze tego dysku. Może zrobię w ten sposób, będzie lepiej to widać. Jak widzimy, wszystkie piny są w miarę ok. Także raczej tutaj chyba odpada jakieś uszkodzenie samego tego slotu. No i to jest pierwszy dysk Made in Taiwan. Teraz bierzemy sobie SanDiska. Sobie sprawdzimy, jak on wygląda. SanDisk. Tutaj mamy model X400. 2,5 cala. 128 giga. Fajnie. No i oczywiście informacje na temat tego dysku. Tu jest chyba firmware. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu nie ma nic, żadnych ciekawych informacji. Zobaczmy sobie, jak wyglądają tutaj sloty pod mikroskopem. Też wszystko wygląda ok. Nie ma żadnego mechanicznego uszkodzenia na pierwszy rzut oka. Nie wiadomo, co się kryje tam w środku. Odkładamy sobie go na bok. I teraz 3 Hyperteka, czyli Making IT Perform. Hypertec, przepraszam. Coś ten design. I mamy tutaj napisy jakieś SSD S120FS myślnik L, czyli 120 giga, 2,5 cala. I co będzie też zasilanie jakie ma? Nie, tutaj nie ma. Ok, zobaczmy sobie drugą stronę tego dysku. Też wszystkie piny wyglądają ok. Przynajmniej na razie, tak z grubsza, jeżeli się patrzy na te dyski. Trzeci dysk, też Hyperteka, to samo będzie pisało. Od razu sobie zobaczmy piny. Powiem Wam, że tutaj piny też są wszystkie ok. Nie ma żadnych takich mechanicznych uszkodzeń na pierwszy rzut oka. Wszystko wygląda elegancko. Także podejrzewam, że to nie są uszkodzenia mechaniczne. No i trzeci Hyperteka dysk. Też piny wyglądają tutaj ok. Wszędzie jest ok. Dobra. Czyli sobie tak o, podsumujmy to. Tą pierwszą część. Ja się przełączę na kamerkę teraz znowu z telefonu, żeby podsumować to wszystko. Aha. Teraz muszę znowu zmienić. Dziwnie mi to zmienia, ale dobra. Więc tak. 5 dysków za 60 zł, czyli średnia, jaka mi wychodzi za jeden dysk. Ja sobie uruchomię kalkulator. Kalkulator. I podzielę 60 na 5. To wyjdzie coś około 9 zł może. Dobra, 60 podzielone na 5 dysków równa się 12 zł. 12 zł za jeden dysk zapłaciłem, tak jakby. W tym 3 Hyperteka, jeden SanDiska i drugi. Tu jeszcze nie wiem, jaki jest to dokładnie model, czy to jest tak, jak on tam opisywał na tej aukcji Lightona, czy coś innego.
ale myślę, że się opłacało i myślę, że będą fajne filmiki na temat tych dysków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest godzina 20:50, niedziela, ja dzisiaj już się nie będę tym bawił naprawdę, żeby je rozkręcać i tak dalej. Jutro mam wolne, także jutro sobie coś podziałam i jak coś będę wam wrzucał filmiki, żeby zobaczyć, czy udało mi się coś tam wykombinować i tak dalej. A jeżeli wy macie jakieś sugestie, co może być w takim dysku uszkodzone, to piszcie w komentarzach. Wtedy postaram się to, co wy napiszecie, zweryfikować, sprawdzić i tak dalej. Pozdrawiam, trzymajcie się.